Dzień dobry. Mamy dzisiaj środę 19 maja i tradycyjnie dzielę się z wami dwoma wersetami biblijnymi. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Wdzięcznie śpiewajcie Bogu w sercach waszych. Te dwa wersety biblijne, które przed chwilą usłyszeliśmy, zachęcają nas do tego, żeby śpiewać Bogu na chwałę, a najlepiej, żeby ten śpiew przepełniony był wdzięcznością płynącą z naszych serc. I myślę, że te dwa wersety biblijne nie tylko zachęcają nas do śpiewu, ale myślę, że też do muzyki. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, co było muzyką i co było śpiewem na ziemi, kiedy nie było jeszcze instrumentów i nie było jeszcze ludzi? Dzisiaj jest to nie do pomyślenia, żeby na świecie nie było instrumentów i żeby nie było śpiewu, ale kiedyś, zanim powstał pierwszy instrument, a podobno były to bębny, czyli odpowiednik dzisiejszej perkusji, mojego ulubionego instrumentu, ale zanim powstały, to na świecie rozchodził się tylko dźwięk przyrody, czyli Bożego stworzenia. Można powiedzieć, że wiatr głośno szumiał, grając na drzewach, basu wszystkiemu dodawał ocean, uderzając falami o brzeg. Ponadto było słychać głos zwierząt i od czasu do czasu przyjemny dźwięk padającego deszczu, którego ja osobiście mogę słuchać godzinami. Drodzy, tak to już jest, że wszystko, co zostało stworzone i trwa do dzisiaj, po prostu jest muzyką. I wszystko to, co nas otacza, powoduje w nas pewien nastrój, czyli jesteśmy nastrajani do jakiejś melodii w naszym życiu codziennie. I fajnie by było, jakby codziennie była to przyroda, jednak trzeba przyznać, że na co dzień jest to właśnie nasza praca, nasz dom, okolica, w której żyjemy, nasze problemy, nasze obowiązki, które sprawiają, że nieraz brakuje nam dobrego nastroju, a przez to brakuje również tej pieśni uwielbienia z tą piękną melodią, którą powinniśmy w życiu śpiewać na Bożą chwałę. I bez względu na to, w jakim nastroju dzisiaj się znajdujesz, chciałbym teraz przeczytać historię, która, mam nadzieję, że sprawi taki pozytywny nastrój w twoim życiu. Pewien podróżnik dowiedział się, że w odległej części Walii słowiki śpiewają piękniej niż gdzie indziej. Postanowił więc pojechać to sprawdzić. Gdy dotarł na miejsce, zakwaterowano go w przepięknej agroturystyce, w pokoju, w którym zapewniano go, że słychać każdego wieczoru przepiękny śpiew. Gdy nadchodził wieczór pierwszego dnia pobytu, zrobiło się zimno, zaczął padać rzęsisty deszcz i podróżnik stwierdził: ale pech, słowik na pewno nie przyleci w taką pogodę. Jednak ku jego zdziwieniu nagle usłyszał przepiękny głosik małego słowika. Bóg, któremu służę, jest Bogiem niesamowitym. Pomimo zimna, ciemności i deszczu pozwolił mi usłyszeć głos radosnej pieśni, stwierdził. Życzę wam dzisiaj, by Bóg pozytywnie was nastroił i sprawił, by pomimo wszelkich przeciwności, czarnych chmur czy też padającego deszczu, sprawił jednak, że w waszych sercach popłynie pieśń uwielbienia i dziękczynienia na jego chwałę. Życzę wam tego z całego serca. Zostańcie z Bogiem. Dobrego dnia.